Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym sezonie gry Brawl Stars, który nazywa się Świąteczna Ucieczka. Moi kochani, właśnie z tej oto okazji kupimy dzisiaj aż 100 stopni karnetu zadymiarskiego i odblokujemy sobie nowego zadymiarza, nowe skiny i na pewno jakieś pineski. Więc na samym początku proponuję wszystkim strzelić łapeczkę w górę. Jeżeli pod tym filmem do końca dnia dobijecie 10 tysięcy łapek, to w następnym sezonie też kupuję 100 stopni karnetu zadymiarskiego. Więc zostaw w tym momencie łapeczkę. Ja sobie chwilkę poczekam. Już? Okej. No to teraz możemy przejść dalej. Postanowiłem, że przez 5 kolejnych odcinków będę rozdawał wam karnet zadymiarski. Dodatkowo będą też rozdawane megaboksy w ramach programu Wesprzyj Twórcę dla wszystkich osób, które mnie wspierają z kodem Farel. I podsyłają mi oczywiście filmiki na mojego maila. Więc jeżeli chciałbyś wygrać taki karnet zadymiarski na sezon 4, czyli Świąteczną Ucieczkę, no to teraz, mój drogi przyjacielu, klikaj w link, który znajduje się w opisie, który sam automatycznie spowoduje to, że wpiszesz ci kodzik Farel do sklepiku, więc pierwszy etap konkursowy już masz za sobą. W komentarzu napisz swój nick z gry Brawl Stars i dlaczego na przykład chciałbyś wygrać ten karnet zadymiarski. Łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, no i oczywiście oglądaj odcinki codziennie, ponieważ teraz Brawl Stars wraca daily na kanał. A teraz polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja wam oczywiście dziękuję ślicznie za wsparcie, sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, podesłałem wam kody PSC, za które możecie kupić sobie mega boksika. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie mi na mojego maila kodfarel@gmail.com, a jeżeli wasz materiał pojawił się u mnie na filmie, to znaczy, że wygraliście mega boksa. Chciałem was zaprosić jeszcze do mojego sklepu pixieshop.pl, ponieważ wjechały nowe świąteczne koszulki, też są już dostępne czapki zimowe z kolekcji The Farel Team, link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz już nie przedłużam, przejdźmy do kupowania 100 stopni karnetu zadymiarskiego. Trzeba będzie wydać chyba 5 stówek. Oj, tak, tak, byczku, jesteśmy już na moim koncie i jak widzicie, nowy sezon się nam świeci w lewym dolnym rogu. Nazywa się Świąteczna Ucieczka i za chwileczkę kupimy karnet zadymiarski za 249 gemów. Mortko, strzel łapeczkę w górę. 10 000 łapek pod tym filmem. To jest masa, ale masa pieniędzy. Mamy 70 stopni do kupienia i za 70 poziom jest do odebrania Król Lu. Okej, chyba będę pierwszy w Polsce, który coś takiego zrobił. Jeżeli znacie jakąś osobę, która coś takiego zrobiła, no to nie wiem, podeślijcie mi Instagram, gdzie ona to udostępniła czy coś, bo jestem mega ciekawy, czy ktoś wydaje tyle pieniędzy na Brawl Stars co ja. No dobra, na samym początku przypominam, jeżeli kupujecie jakiś karnecik i chcielibyście użyć mojego kodu, będę mega wdzięczny. Jeżeli to zrobicie, podsyłajcie mi oczywiście na maila, a ja w zamian za to będę losował dla was mega boksiki na odcinku. Dobra, kupujemy, moi drodzy, najkorzystniejszą ofertę za 480 zł. Klikamy, przetwarzamy i uwaga, moi drodzy państwo, na moje konto trafia bagatela 2000 gemów, 2133 gemy na koncie. Jak ja bogaty, widzowie. Dobra, przechodzimy od razu do sklepiku i aktywujemy karnet zadymiarski. 250 gemów, mamy to. Mamy to, widzowie, pięknie. Czy mamy coś do odebrania? Bo ja hotelowego Majka odbieram jako pierwszego wariata. To jest jeden z lepszych skinów dodaję na Majka. Już kiedyś wam go opisywałem. Bardzo mi się podoba ten skin. Sprawdźmy jeszcze sobie tylko go, jakie mam skiny. Pikantny Mike, Bol hotelowy, Dynamike, no i świąteczny Mikołaj. Mam nadzieję, że niedługo Mikołaj wróci. Tak wygląda ten boj hotelowy, jest szefowski. Na plecach ma walizki Bibi, Leona oraz Piperki. I tutaj jeszcze innych zadymiarzy. Okej, lecimy dalej z kupowaniem stopni. Jeszcze mam z poprzedniego sezonu skrzynki do otwarcia, ale to zrobimy sobie, jak zostanie dodany do gry jakiś nowy zadymiarz. Może jeszcze w tym roku? Kto wie? Supercell na razie nie zdradził nam żadnej informacji, ale szczerze wam powiem, żebym chciał, żeby jeszcze w tym roku jakiś jeden zadymiarz został dodany. I nie musi być to legenda, może to być jakiś zwykły po prostu zadymiarz, ale że mógł w niego wpakować wszystkie te punkty, które mam tutaj dostępne. Kupujemy! Pamiętajcie, każda łapka w górę przyspiesza wam wydropienie jednego nowego zadymiarza. Sami sprawdźcie, sami sprawdźcie. Lecimy dalej. 21 poziom, 20.
24, 25, 26, 7, 8, 9 i moi kochani, 30 poziom. Przypominam wam, że jeżeli nie dobijecie 30 poziomu, to nie macie szansy wydropienia nowego zadymiarza. No niestety, tak jest, tak Supercell zadecydował w tym sezonie, więc musicie pierw w gratisowym karnecie dobić 30 poziom, dopiero będziecie mieli szansę wydropienia go ze skrzynki. Ja nie będę otwierał skrzynek, ponieważ Lu już mam kupionego za gemy. Odblokowujemy nowego zadymiarza! Woohoo! Nowy zadymiarz chromatyczny Lu. Lu to gość, który zawsze zachowuje zimną krew. Często częstuje wszystkich lodowymi niespodziankami. Uważaj, aby nie poślizgnąć się na lodzie i nie dać się zamrozić. Mamy cię, wariacie. Mamy tego wariata Lu. Gdzieś tutaj, na pierwszym miejscu. Powiem wam tak, od razu wpakuję do niego punkty mocy. Dlaczego by nie? Może nie wszystkie, ale troszeczkę tych punktów mocy w niego wpakujemy. Załóżmy te 500 sztuk. Bum! 500 sztuk do Lu od razu. Ho, ho! Ulepszenie odblokowane. Ulepszamy sobie wariacika. Okej. Poziom który? Szósty. Poziom szósty mocy nam na razie wystarczy. Wybieramy go i zagrajmy nim jakiś meczyk. Może zagrajmy sobie dzisiaj... O kurczę, ile tych eventów jest. Zagrajmy sobie tryb solo naszym nowym zadymiarzem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Generalnie, jak mi pójdzie. Okej, let's go. Mapka dosyć ciekawa dzisiaj. Wow, ile skrzyneczek na środku. Dobra, mam jakiegoś tam Diego, który będzie chciał mnie z pewnością zaraz zabić. Colta się boję, powiem wam szczerze, że Colta się tutaj boję. Otwórzmy sobie skrzynki. Muszę pierw zebrać dużo power cubesów, żeby... O, właśnie, żeby mieć więcej życia, bo jak trafię na jakiegoś bula, który nazywa się w dodatku Hulk, to wcale nie będzie łatwy pojedynek. No, zamrażam cię, gościu. Coś gadasz. Nie dostał jeszcze. Dobra, i dojazd chłopowi robię. Dobra, poślizgniesz się, mordeczka? Poślizgnął się? Dobra, porobiony. 5, 6, 7, nie, El Primo. Okej, oni tam się klepią ostro. Tego Colta. Nie, El Primo wygrał, dobra. Zamrażamy chłopa. Nie no, easy peasy, początkowe puszki są po prostu banalne. Ale meczyk spoko. Zagramy sobie jeszcze raz. Może w trybie pary, a dopiero później kupimy sobie kolejne skrzyneczki. Dobra, sprawdźmy, jakiego gracza nam dobierze i zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. Mamy w drużynie Piper? Elo! Elo, Pipereczka! W dodatku się nazywa Sena, to chyba jest dziewczyna. Jessie, nie trafiłem. Dobra, nie trafiłem. Ale ona mocno bije! Muszę uciekać! Dobra, Rico leży. Dobra, Jessie spowolniona, dobijaj! Sana, dobijaj ją! Nie no, Sana, padniesz! Dawaj, Sana. Dobiją. Sana widać też Piperką zbytnio nie ogarnia gierki. Dobra, Farel musi wykierować, widzowie. Serio? Tu jest jeszcze Shellka w dodatku. Colt leży. Shellka 14, to nie będzie proste. Sana, resp się! I pomóż mi! Dobra, zamrożona jest ta Shellka. Lecisz, Sana! Nie na blisko Piperkę! Nie na blisko Piperkę, ona chciała raszować. Piperką Shelly 14, dobra, nice. No, proste są te meczyki, ale mega fajnie się bawiłem. Dobra, lecimy dalej z kupowaniem karnetu. Co my tutaj mamy? Kupujemy kolejne stopnie, 30. Do 40 sobie dokupimy. Op, hop. Mamy to. Okej, czy ja mogę coś odblokować? Nowa odznaka. Odblokujmy sobie, wkurzony Lu. I powiem wam, że nawet śmiesznie to wygląda, nawet ciekawa. Tutaj mamy co? Smutnego Lu. Wesoły Lu. No dobra, czy jakieś odznaki jeszcze po drodze były, a my ich nie zauważyliśmy? No nie. W takim razie, moi drodzy zadymiarze, lecimy dalej. Kupmy sobie kolejne stopnie. Mamy tutaj zakochanego Lu. Sprawdźmy to, tak jest. Epicka odznaka, bardzo fajna, mi się podoba. I moi drodzy państwo, nowa odznaka, łapeczka w górę, jak Lu pokazuje, żebyś strzelił lajka, no to nie masz wyboru teraz, nie masz wyboru, mordeczko, musisz to zrobić. Lecimy dalej, 50 stopni już za nami, 700 gemów na moim koncie, tutaj jest taki oszołomiony Lu, zdeorientowany, zahipnotyzowany, nie wiem jak to nazwać, w każdym bądź razie dostał, o, stuna z młota od Franka, tak to wygląda mniej więcej.
No co, lecimy dalej, kupujemy sobie, przeglądamy te plakietki, bo są naprawdę spoko. Nowa odznaka Lu z lodem w ręku, tak? No okej, okej. No i teraz się zaczynają już te lepsze odznaki, moi drodzy. To chyba jest już złota odznaka. Tak jest, to jest King Lu, złota odznaka. Tylko nie rozumiem, dlaczego ten Lu jest taki wkurzony jako król. On mi przypomina Stabalugi Arctosa. Arctos też był wiecznie wkurzony. Okej, kolejny poziom. Kolejny. Tutaj Lu, King Lu smutny. Tutaj taki chciwy król Lu, który trzyma gemy w ręku. Okej. Kolejna skrzynka. O, gemy za darmo. To ja lubię. Odznaka. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to chodzi. Król Lu bokiem. 60 poziom, 65. Odblokowujemy kolejną odznakę i tu jest Lu z łapeczką w dół. To jest nawet spoko. Tu jest też taki zdeorientowany, jakby dostał złota od Franka. Dalej, dalej. Czy nam starczy gemów? Starczy, oczywiście, że tak. Moi kochani, odbieramy króla Lu w tym oto momencie. Woohoo! Król Lu za 70 poziom karnetu w pierwszym dniu. Coś pięknego. Czy mamy coś jeszcze do odblokowania tutaj i do odebrania? Czy ja coś pominąłem? Troszeczkę golda, troszeczkę gemów, ale na chwilę obecną nie będziemy się tym skupiali. Odbierzemy to sobie może w następnym odcineczku. Przetestujmy sobie teraz nowego skina Król Lu. Zagrajmy sobie gierkę solo i lecimy. Wszyscy będą mi teraz zazdrościć, że jest godzina, przepraszam, 37 minut po aktualizacji, a Farel ma już Króla Lu. Let's go! Elo, gościu, ej, bul, co ty, zwariowałeś? Zwariowałeś, przyjacielu? Cię zwalniam. Kurde, nie w tą stronę, ult poleciał, ale popsułem. Chciałem go jeszcze zamrozić, ale nieważne, nieważne. Nie no, ten król Lu jest o wiele, wiele lepszy od podstawowego Lu. Powiem wam, kurczę, Felek, że różnica jest spora. Bardzo mi się podoba jego ten ultimate atak, nie? Bo podstawowy atak jest... No, troszeczkę się różni, ale nie aż tak. Ale ulcik jest fajny, bo tam takie gemy się przebijają przez ten lód i się bardziej tak mieni, także sztonks. Do sklepu też chyba już weszły te nowe złote skiny, które wam pokazywałem przed aktualizacją. Dobra, zwalniamy tu towarzystwo. Wow, Rosita! Rosita, uspokój się, znowu dostajesz lodem. Rosita, spokojnie. Patrzcie, co się dzieje. Wyjaśniam ją, tutaj jeszcze Jackie dostaje spowolnienie lodem. Ślizga się dziewczyna. O! Padnę. Nie, żyję. Dobra. Niezła klepa. Farel detonator. No dawaj, Bo! Dawaj, Bo! Woo! No dawaj, stoisz w miejscu, wariacie. Ja bym tak zrobił, żeby go strefa zdusiła. No, niestety się nie udało. Bo i tak już się ulcik kończył, a on i tak by przeżył. Dobra. Król Lu w skali od 1 do 10 daje mu dyszkę, bo jest naprawdę mega fajny i to spoko ma złote jajeczko takie. A, on w środku je trzyma. Niech będzie! I to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy już odblokowaliście sobie Lu, czy też nie, czy kupiliście kardo zadmiarski, czy też nie. 10 tysięcy łapek do końca dnia pod tym odcinkiem i jutro wlatuje odcinek, jak maksuje Lu i dropie z pewnością jakiś star power oraz gadżet. Zapraszam wszystkich oczywiście na pixyshop.pl po przekozackie świąteczne koszulki oraz nowe czapki zimowe z kolekcji The Farel Team. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Macie 5 sekund. Dobra, 5 sekund na to, żeby w nie kliknąć. Ja życzę wszystkim miłego dnia i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!